Niedziela Miłosierdzia Bożego, która jest pierwszą niedzielą po zmartwychwstaniu Pana, jest związana z objawieniami, jakie miała siostra Faustyna. Jezus, wielokrotnie objawiając się, nieustannie prosił siostrę Faustynę, aby zrobiła wszystko, by w całym Kościele ta niedziela była ustanowiona. Oczywiście spuścizną siostry Faustyny zajmował się, czy objawieniami zajmował się ksiądz Michał Sopoćko, który starał się podjąć i robił wszystko przez wiele lat, aby ta Niedziela Miłosierdzia została wprowadzona. Została wprowadzona dopiero w naszych czasach, dzięki świętemu Janowi Pawłowi II, który po kanonizacji siostry Faustyny również wprowadził święto. Na czym polega to święto? Jest to święto, które chce nam przypomnieć, że istnieje Miłosierdzie Boże, którego źródłem jest Jezus Chrystus, Bóg. Że jest to miłosierdzie, które przebacza nam wszystkie grzechy, które nas prowadzi do jedności z Bogiem i daje nam możliwość zbawienia. Jezus bardzo mocno zachęcał siostrę Faustynę, aby propagowała miłosierdzie, mówiąc, że jest to moment wyjątkowy, dlatego że odpuszczone są nam wszystkie grzechy i możemy w ten sposób się zbawić. Dlatego zachęcam wszystkich w tę Niedzielę Miłosierdzia Bożego, aby korzystać, aby doświadczać Miłosierdzia Bożego, bo każdy z nas jest grzesznikiem, każdy z nas ma grzechy i chce, aby z tych grzechów być oczyszczonym. Jezus daje nam tę szansę, tę możliwość, abyśmy się całkowicie oczyścili i mogli żyć z Bogiem i dla Boga.